Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Dzisiaj mamy jaki odcineczek? Q&A. Tak, zapowiadany wcześniej Q&A, czyli pytanie jak to... odpowiedzi. Przysłali się nam w komentarzach bardzo dużo różnych pytań, no i postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Zgodnie z prawdą. Agatka, ty będziesz odpowiadała rzetelnie? 3 lata temu robiliśmy już taki film, tak? Mamy nadzieję, że nasi wierni widzowie pamiętają, jak to wyglądało, a jeżeli nie, to teraz zapraszamy na urywki tego filmu. Cześć! Tu Fiki, Miki, Agatki i Moniki. A twój ulubiony odcinek na naszym kanale? Mój ulubiony odcinek to jest odcinek ze sklepu. Uwaga, następne pytanie. Czy Monika lubi szkołę? Lubię. Agatka też lubi szkołę? Razem się tu bawimy szkołę. A, bawicie się. A, że ty jesteś panią, potem ja jestem panią, przecież sprawdzianem. Tak. I ja siadam i powiem, co to jest, a to jest klukot. Teraz ja będę panią i co jest, to jest hem. Ile ty masz lat, Moniko, a ile ty, Agatko? Ja mam lat 7, a Agatka? 2. Tak, Agatka ma 2. Niedługo ja będę miała 8, a Agatka 3. Ale byłyśmy wtedy z Agatką jeszcze małe, prawda? No, Agatka miała 3 lata. To przypominamy wam jeszcze o naszym drugim kanale. Jak się nazywa? Notogramy! Tak jest, odwiedzajcie nasz kanał Notogramy. I pamiętajcie oczywiście, że nasze filmy wychodzą 2 razy w tygodniu. W środę o 14 i w soboty o 8. A ile, przepraszam, ile będzie pytań? Dużo? 50-60. Wow! No to naprawdę musimy się śpieszyć, żeby z tym wszystkim się wyrobić w dzisiejszym odcinku. Szybko, szybko. Pytanie pierwsze. Ile macie lat? 11. A ja mam 6. A mamunia ma? 41. A tatunio? 43. Pytanie drugie. Ulubiony przedmiot w szkole? Mój to jest chyba matematyka? Ja nie mam. Agatka, jeszcze nie ma przedmiotów, no tak? No i ulubiony matma i może WF. Ale tak WF po części. O, ja WF, ja mam tylko WF. Aha, i lubisz to, Agatka, tak? Aha. Mamunia, twój ulubiony przedmiot jaki był? W szkole tak, kiedyś? Tak. Matma i biologia. Wow. Biologia, tak. A twój? No, mój matematyka. Same matematyki się zebrały. Czy lubisz czytać książki? Pytanie głównie do Moniki. Nie. Agatka lubi jakieś bajeczki. Agatka lubi sobie czytać różne rzeczy, nie? Ja ogólnie lubię czytać książki, jak jest jakaś ciekawa. A jak nie jest ciekawa, to nie lubię. Pytanie do Moniki. Czy dostałaś kiedyś 1 w szkole? Nie, nie dostałam. Tak naprawdę Monika nie dostała, tak? Nagrywaliśmy filmy, że dostawała. Ale to ona wtedy dostała, tylko jakaś taka była 1 nie wpisywana do dziennika. Nie, to była... To jeszcze gdzieś... To była 2 chyba w 2 czy w 1 klasie i to było takie coś, że to było w 1-3 i tam nie napisałam alfabetu, bo była taka praca domowa. Ale nawet nie było w dzienniku. A, czyli już poprawione, moja dobra. Najmniejsza to jest 3. Pytanie następne. Dlaczego nosicie okulary? Te okularki wam pomagają lepiej widzieć, prawda? No, jakiej muzyki słuchacie? Nie wiem, oj, to mnie nie słucham muzyki. Nie. No słuchasz, przecież twoja ulubiona wokalistka to? No tak ogólnie, no to może i piosenki Sanach, ale... O, ja Sanach lubię, Sanach. Ale takiegoś nie mam jakiejś ulubionej... Jezu. Mamunia, masz jakoś ulubiony nurt muzyczny? Nie. A tatuś ma. Jest rock progresywny. Tak, Boże, jak idziemy zawsze samochodem, jak są jakieś piosenki, to wtedy tata zagrzebi. Tak, tak. Czasem jak tata sam gdzieś pojedzie i wraca skądś, to już ma słuchać jakiś kilometr. Tak, tak. No, tatuś lubi sobie. I tatuś śpiewa jeszcze do tego. La, 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 la. Ulubiony kolor? Chyba... Pomarańczowy? Nie, ale też jest ładny. Mój to jest chyba niebieski. Agatka? Jakie masz oceny w szkole, Monika? Chyba raczej takie dobre, nie jakieś najgorsze. Potwierdzamy, mamunia? No potwierdzamy. Nie, 5, 4, jakieś tam ze 2, 3, 6. Zresztą jak oglądaliście nasz filmik z zakończenia roku, no to wiecie, że Monika miała czerwony pasek i miała bardzo dobre oceny. Co najbardziej lubicie jeść w McDonaldzie? Wow. W McDonaldzie to jest chicken, bo jest taki dobry i w ogóle fryty z McDonalda są takie, albo cola. I to nie jest taka zwykła cola, jak się kupi w jakiejś biedrze czy coś, tylko to jest taka makowa. A Agatka ma coś? Ja oczywiście, że fryty! Agatka lubi fryty, wszędzie gdzie nie pójdzie, to lubi fryty. Wolisz filmy czy seriale? Seriale chyba. Agatka? Filmy. Ulubiona potrawa wasza? To są pierogi ruskie. Babci Marysi, trzeba dodać. Co, jakie najlepsze? Nie, a twoja? Barszcz czerwony. Barszcz czerwony. Aha, barszcz czerwony. I rosół chyba też. Tak, o, rosół też jest dobrze. Agata rosół może jeść co dzień. Skąd pomysł, żeby założyć kanał i zostać youtuberką? To było tak.
Ja bawiłam się tutaj kiedyś, jak byłam taka jeszcze malutka, miałam tam może 6 lat, to był taki stosu i stoliczek. Ja się bawiłam leleczką i wtedy tata wpadł na pomysł, a może by taki kanał otworzyć, no bo teraz tak dużo ludzi, jakieś takie, oj sorry, właśnie jakieś bajeczki czy coś. Tak to mówi, tata zaczął tak kręcić, kręcić. Tak, 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 a no musimy powiedzieć, że troszkę nas zainspirował kanał Kejka Tulenka, tak? Tak, to tak. Chyba od tego się zaczęło. Czy fajnie być youtuberką? No fajnie, no tak, bardzo. Fajnie. A dlaczego? Znaczy ogólnie fajnie jest to, jak na przykład gdzieś idziemy i przychodzą fani po jakieś zdjęcia czy coś, to co jest takie. Dlatego, że na przykład dostajemy jakieś zabawki i wtedy jest tak fajnie i się wtedy miło. No tak, tak, dużo tych zabawek dostajemy, zresztą widzicie na tych filmach. Małunia, tobie też się podoba? No tak! Na początku było trochę stresujące, bo faktycznie gdzieś tam ludzie zaczepiali na mieście, no chcieli, rozmawiać, jakieś zdjęcia robić, no ale teraz już takie... A samo takie występowanie przed kamerą? Ja fajne. Ale też na początku było stresujące, nie? Na początku było ciężko, teraz już tak w miarę jest dobrze. Czekaj, bo Agacie się pluje skarpetą. Czy dostałaś kiedyś karę od rodziców? Tak, tak, ja też. Tak. Właśnie wczoraj się zdarzyło, tak? Tak. A co takiego, za co ta kara była? Może się przyznacie. No bo... Może opowiecie. Rodzice mają takie łóżko. I mama powtarzała zawsze, żeby... Nie skakać. Ale my zrobiłyśmy tak, że w jednym momencie skoczyłyśmy na to łóżko i tam coś, jakaś deska tam pękła. Spadła. No właśnie. Taka podtrzymująca. Dziewczyny połamały nam łóżko. Tak, jakaś deska spadła. I kara jest jaka? Na telefon. Na telefon. Czy miałaś kiedyś zabrany telefon? No tak, teraz. Jak robicie miniaturki? To pytanie do taty. Robimy sobie zdjęcia. Robimy czasem bardzo dużo zdjęć, tak? No ale około 20-30 zdjęć robimy, tak, Agatka? Ale czasami jeszcze więcej jest zdjęć. No, czyli a co? A potem to tata obrabia. Tata obrabia, tak, wycina czasami, tak. Jakieś tło dobiera, no tak. Ile ważycie? Ja 84%. A jakaś nowa jednostka, waży. Ja chyba ważę z 36 kg. Agatka? Agatka. No, około 20, dobra. Pytanie do Moniki. Jak się uczysz? W jaki sposób, tak? A w jaki sposób? Ogólnie najczęściej to chyba sobie robię takie jakieś notatki dodatkowe. Biorę z jakiegoś tekstu, z jakiegoś tematu, jakieś najważniejsze rzeczy, sobie wypisuję, no i potem po prostu sobie powtarzam i w ogóle. Pytanie kolejne. Czy uczycie się innego języka oprócz angielskiego? Not. Ja nie. Agatka ma angielski, Monika ma w szkole angielski. Ale i... potem w 7 czy 8 klasie będę mogła chyba wybrać między hiszpańskim, a chyba niemieckim. I wiesz już, jaki wybierzesz, czy jeszcze na razie nie? Jeszcze na razie nie. Czy uprawiasz jakiś sport? Nie. No jakoś tak na poważnie, to skakanie nie. Po łóżku. Właśnie. No, skoki. Ja tak. Zwyż. Jak ja tak? Ja próbuję robić gwiazdę. Ale... O szlaga! I o co chodzi? Ulubiona piosenka. Ulubiona piosenka? Nie mam ulubionych piosenek, no bo... No. Piosenki Sana po prostu. No tak. No, ale też lubię jakieś inne piosenki. Ja z przedszkola. A Agatka takie przedszkolne piosenki lubi, no właśnie. No zerówy, no. Czy kochacie swoich widzów? Tak! Bardzo kochamy. I wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Wspaniale, że jesteście razem z nami. Bardzo się cieszymy. Czy lubicie lody? No pewnie. Ile lat ma kanał? Chyba ze 4. 4,5, tak. Tak, 4,5. Czy będą vlogmasy? Co to jest? To takie świąteczne odcinki. Świąteczne vlogi. Tak, tak, tak. Tak, coś będzie na pewno. Jakieś dekorowanie pokoju, jakieś kupywanie takich świątecznych. Zresztą już... Jakieś może będziemy pierniki piec, to też wam pokażemy jakieś takie dekoracje. Zresztą już pierwszy można powiedzieć, że był w tą środę, tak? Bo pokazywaliśmy wam, jakie prezenty dostaliśmy od świętego Mikołaja. Tak. Czy Agatka będzie miała swój kanał? Na pewno. Na razie. Na razie jeszcze nie przewidujemy. Na razie jeszcze nie. Nie wiadomo. Czy macie jakieś hobby? Ja mam malowanie, bo ja kocham malować. Nie wiem dlaczego, ale mnie zawsze boli ręka, jak już kończę, ale lubię malować. Lubię śpiewać na przykład, lubię też tańczyć różne toczki. Jaką porę roku lubicie najbardziej? Lato, lato, wakacje. Lato. Ciepełko, słoneczko. Ile Monika ma najlepszych przyjaciółek? BFF tak zwanych. Mam chyba takie 3 najlepsze przyjaciółki. Agatka, ile ma najlepszych przyjaciół? 3. Wasz ulubiony napój? No to są jakieś chyba soki takie dobre. No. Ja bardzo lubię taki sok z czarnej porzeczki. Kiedy się byliśmy nad morzem, zawsze jak byliśmy w barze, to ja zawsze go brałam. Bo wypiłam tam z 15 butelek. tak ci się spodobał, tak? Ja. A Agatka, jaki smak lubi? Ja też jakiś smak, ja najbardziej lubię taki sok pomarańczowy. A, pomarańczowy.
No to też. Czerwony. Ulubione słodycze. Oreo. Oreo, tak. Codziennie to by mogła całe opakowanie wciągnąć. A ty, Monika, masz jakieś ulubione słodycze? Ja ogólnie lubię takie żelki, to takie dobre Haribo. Ja też lubię. Takie misie. Co lubicie robić w wakacje? Jeździć na wakacje. No to wyjazdy. Czyli wyjazdy, tak? A co jeszcze? No co, Agatka, co? Ja się lubię kąpać. Kąpać się w basenie, w jeziorze, tak? Spotykać z jakimiś przyjaciółmi, ale w tamte wakacje się bardzo nie spotykałam, ponieważ miałam złamaną rękę, a potem dużo wyjeżdżaliśmy. Lubię tak się w ogóle bawić na placach i grać w siatkówkę. No. I na hulajnogach, na rowerach. Tak. Mamunia, a ty co w wakacje najbardziej lubisz? Bo ja lubię na przykład zwiedzanie jakichś takich różnych... wyjazdy, no, to wiadomo. No, tak. Ja się lubię opalać. No. Czy Agatka ma rower? Mhm. Masz. Jak nazywają się wasi koledzy i koleżanki? To mój to jest Oliwka, Diana, lubię Kaję, lubię Olę, Sandrę. A ja mam Olę, ona mnie ogląda. Pozdrawiamy. Mam Bianę, ona mnie ogląda. Pozdrawiamy Bianę. I mam jeszcze Gabrysię, ona mnie ogląda. Pozdrawiamy Gabrysię. Lato czy wiosna? Monika. Lato. Agata. Lato. Rower czy hulajnoga? Rower. Hulajnoga. Pizza czy hamburger? O nie, no zawsze takie pytanie. Trudne. Zależy jaka pizza i zależy jaki hamburger. A Agatka? Nic. Ja chyba bardziej pizzę bym wolał w tym przypadku. Ja też. Trzy wasze największe marzenia? Polecieć samolotem albo pojechać gdzieś na jakieś takie rajskie kraje. Takie wiecie, rajskie kraje. Agatka ma jakieś marzenie? Nie. Do zoo? Do zoo? No to dobra, no to masz już, no to jest. Ale masz jeszcze, żeby jeszcze pojechać, tak? Może do jakiegoś większego zoo, prawda? Więcej będzie zwierząt. Więcej, na przykład słonie. O, dobra, ja mam kolejne. Nie, no to takie marzenie, teraz to wymyśliłam. No. Na przykład pojechać na jakimś wielbłądzie czy na sumie. Aha. Coś ci się te rajskie przygody bardzo marzą. Czy macie drugie imiona? Nie, nie mam. Monika, czy masz chłopaka? Mam. Co? Co? Oj, co? Miałam tego nie. Słyszałeś? No słyszałem, ale o co chodzi? Jak się nazywa? Ile ma lat? Do której chodzi klasy? Szybko mówić. Nie no, żartowałam. Jakie macie plany na święta i na Sylwestra? Na święta pojedę na pewno do babci. Czyli po prostu święta spędzamy z rodziną, tak? Rodzinnie, no właśnie. Sylwestra na jakąś super dyskotekę. Nie no, ale też tak jak się może w domu na przykład zaprosić jakieś koleżanki czy coś takiego. No tak, ale to jeszcze trochę czasu jest. Co was najbardziej denerwuje? Ja wiem. No. Kiedy macie urodziny? Ja mam 21 sierpnia. Ja mam 26 grudnia. Hej. Nie, Agatka. Agatka ma 20 lipca. Czy kłócisz się z Agatą? Tak. No kłócicie się trochę, ale się kochacie. Jak to siostry? Czym Agatka lubi się najbardziej bawić? Z Moniką. Pluszakami, lalkami. Układać puzzle, no nie wiem. Znaczy, układać puzzle i bawić się lalkami. Co robicie w wolnym czasie? Gramy, robimy coś na telefonach, nagramy TikToki, oglądamy TikToki. A jak jest ciepło, no to trochę na dworze, tak? Też spędzacie czas. No tak. Ile lat ma Carmen? Trzy lata. Trzy już będzie miał prawie, tak. Czy będzie spotkanie z widzami? Ja bym chciała, ale nie wiem. No my też nie wiemy. Czy macie babcie i dziadków? I jak się nazywają? I czy wystąpią kiedyś w filmie? Nie, nigdy. A dlaczego? Nie wiem, bo oni nie chcą. Nie chcą, dziadki. Nie chcą. No nie chcą się ujawniać. Nie chcą występować, tak. A jakie mają imiona, no? Babcia Ania i dziadek Jacek. Dziadek Zygmunt zwany Jackiem. Tak. To od strony taty to jest babcia Marysia i dziadek Stasiu. Tak. Pozdrawiamy dziadku! Pozdrawiamy! Jaki macie numer w dzienniku? 17. A ja mam 10. Ale chyba nie. Ulubiony owoc i warzywo. Chyba winogrono, bo ja kocham winogrona. Owoc to ja mam dwa. Jabłuszko. A ja na codziennie zjadam. I śliweczki. A warzywo. Buraczek może. O tak, buraczki. Tak, takie na ciepło dobre u babci Marysi. Marchewka taka gotowana. Czy Agatka ma telefon? Nie ma. Jeszcze na razie nie będzie miała. Czy lubicie Rainbow High i minionki? A co to Rainbow High? Znaczy ja wiem co to jest, ale nie, bo nie mamy ani lalek, ani minionków. Czego się najbardziej boicie? Momo! Dziewczyny sobie wymyśliły, że u nas w domu w szafie mieszka Momo. Nie wiadomo co to jest, ale boją się tego. A można taki jakby lęk? No. No to ja mam lęk wysokości. No tak. Ja się nawet boję na łóżku sam z takiego.
I Monika się boi tymi ruchomymi schodami jeździć też gdzieś w galerii. No. Znaczy pojedzie, ale to jest dla niej taki stres. No i nawet... Wleci jej się w głowie i... Ja się jeszcze boję pająków. Czyżby to były wszystkie pytania? Tak, wszystkie pytania od widzów. Już więcej nic. Mamy nadzieję, że... jesteście usatysfakcjonowani. Zaspokoiliśmy waszą ciekawość. Tak. Pamiętajcie, że spotykamy się dwa razy w tygodniu. W środę o 14 i w soboty o 8. I zapraszam na nasz drugi kanał Notogramy. No. Oglądajcie filmiki, które pojawiają się na ekranie. Tutaj wszędzie. Pa, pa! Pa, pa!